Witam. W dzisiejszym tutorialu przedstawię zasady działania algorytmu Learn from Examples by Models, powszechnie zwany LEM-em. Idea algorytmu polega na tworzeniu reguł z najczęściej powtarzających się niesprzecznych deskryptorów. Na początku mamy zawsze podany system decyzyjny, który w tym przypadku jest opisany obiektami od U1 do U6, atrybutami A1 do A4 oraz decyzją. Mamy jakieś wartości oraz decyzję, która w tym przypadku jest zaznaczona kolorem czerwonym. Naszym pierwszym konceptem jest koncept z decyzją 1, czyli obiekty U1, U2 i U3. Zostały one zaznaczone kolorem żółtym. Naszym pierwszym, najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest deskryptor o wartości 1 z atrybutu pierwszego. Występuje on 3 razy. Niestety jest to deskryptor sprzeczny, czyli nie możemy utworzyć z niego reguły. Musimy zatem znaleźć drugi najczęściej powtarzający się deskryptor, który w tym przypadku znajduje się w atrybucie drugim i jest to dwójka. Jak widać, jest to również sprzeczny deskryptor, dlatego musimy szukać kolejnego najczęściej powtarzającego się deskryptora. Naszym kolejnym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest trójka na atrybucie trzecim, która również jest sprzeczna. Jak teraz pewnie zauważyliście, zniknęły zielone zaznaczenia z obiektu drugiego. Stało się tak, ponieważ w obiekcie drugim nie mamy już trójki na atrybucie trzecim, czyli najczęściej powtarzającego się kolejnego deskryptora. Zatem z obiektu drugiego nie stworzymy już w ten sposób reguły. Dlatego rozważamy już tylko obiekt pierwszy i obiekt trzeci. Naszym kolejnym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest czwórka. Pamiętamy, że najczęściej powtarzające się deskryptory rozpatrujemy z obiektów, w których występowały wcześniej najczęściej powtarzające się deskryptory. Jest to deskryptor niesprzeczny, zatem możemy zapisać naszą pierwszą regułę A1 równe 1, A2 równe 2, A3 równe 3, A4 równe 4 dla decyzji 1 z pokryciem równym 2. Pokrycie, przypominam, oznacza, do ilu obiektów pasuje dana reguła. Obiekty U1 i U3 zostały wyeliminowane przez naszą pierwszą regułę, dlatego teraz szukamy reguły tylko dla obiektu drugiego. I ponownie, naszym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest jedynka, występuje tylko raz. Jednak jest to deskryptor sprzeczny. Analogicznie postępujemy w przypadku poszukiwania kolejnych najczęściej powtarzających się deskryptorów. Następnym jest dwójka, również sprzeczna. I jedynka, która już nie jest sprzeczna. Nie jest sprzeczna, ponieważ w żadnym wierszu w koncepcie drugim, czyli w obiekcie U4, U5 lub U6, nie występuje zbiór takich deskryptorów. Przypominam, zbiór ten musi znajdować się w jednej linii, w jednym wierszu. Jako że nie znajduje się, mamy drugą regułę, A1 równe 1, A2 równe 2, A3 równe 1 dla decyzji równej 1. W ten sposób wyeliminowaliśmy obiekt drugi. Zatem zakończyliśmy nasz pierwszy koncept. Czas przejść do drugiego konceptu, czyli do obiektów U4, U5 i U6. Postępujemy analogicznie. Naszym pierwszym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest jedynka, która występuje na trzech pozycjach atrybutu pierwszego. Jest to jednak deskryptor sprzeczny, dlatego przechodzimy dalej. Następnym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest dwójka, która występuje już tylko na dwóch obiektach w atrybucie drugim. Zatem rozważamy już dalej tylko obiekt czwarty i obiekt szósty. Naszym kolejnym najczęściej powtarzającym się deskryptorem jest trójka z atrybutu trzeciego, która występuje już tylko raz. Bierzemy trójkę, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, bierzemy pierwszy, najczęściej powtarzający się deskryptor. Trójka jest niestety sprzeczna, dlatego przechodzimy dalej i rozważamy już tylko obiekt U4. Dochodzimy do ostatniego atrybutu, w którym jest piątka i jest to deskryptor niesprzeczny. Zatem tworzy naszą kolejną regułę. W ten sposób wyeliminowaliśmy obiekt czwarty. Zatem usuwamy go z naszych rozważań. Musimy jeszcze znaleźć regułę dla obiektu piątego i obiektu szóstego. Zatem szukamy najczęściej powtarzających się deskryptorów. Jest nim jedynka na atrybucie pierwszym. Jak widzimy, jest to deskryptor sprzeczny. Szukamy kolejnego najczęściej powtarzającego się deskryptora.
jest nim 0, występuje dwa razy na atrybucie czwartym i jest ono niesprzeczne. I stąd powstaje nasza czwarta i ostatnia reguła, a1 równe 1 i a4 równe 0 dla decyzji równej 0 z pokryciem 2. W ten sposób wyeliminowaliśmy pozostałe obiekty, nie mamy już obiektów niepokrytych, zatem kończymy działanie naszego algorytmu.